Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie w drugim odcinku z serii jakich błędów nie popełnić na egzaminie ósmoklasisty. Czyli celowo przedstawić Ci najbardziej takie według mnie typowe błędy, które popełniają ósmoklasiści, nawet jeżeli są stosunkowo dobrze przygotowani do egzaminu. Bo takie błędy, no, każdemu się mogą zdarzyć. Najwięcej pożytku osiągniesz, jeżeli zrobisz sobie notatki i przypomnisz sobie o tych wszystkich przypadkach przed samym egzaminem. Dzięki temu będziesz o nich pamiętał i będziesz na nie wyczulony, że aby w tym miejscu bardzo uważnie pomyśleć, ponieważ tam można popełnić błąd. Jeżeli jeszcze nie widziałeś mojego poprzedniego odcinka z tej serii, to zachęcam Cię do tego, bo to jest po prostu kontynuacja tamtego odcinka. Pamiętaj, żeby udostępniać ten film jak największej liczbie ósmoklasistów, ponieważ te rady mogą okazać się dla nich jak i dla Ciebie zbawienne, dzięki nim możesz uzyskać o wiele więcej procent na egzaminie ósmoklasisty, no a taki jest przecież cel wszystkich ósmoklasistów. Pamiętaj proszę, jeżeli materiał Ci się spodoba, będę bardzo wdzięczna za Twoją łapkę w górę, subskrypcję albo za komentarz. Chociażby taki dla statystyk. Robiąc tak powodujesz, że ten film ma szansę dotrzeć do jeszcze większego grona ósmoklasistów, a taki jest mój cel, żeby pomóc jak największej liczbie uczniów. Gdybyśmy na przykład mieli trójkąt prostokątny i mielibyśmy przyprostokątną długości 12 i kolejną długości 13 i mielibyśmy policzyć jedną z przyprostokątnych, to jak ułożyłbyś stwierdzenie Pitagorasa? Częstym błędem, który się pojawia, to jest niestety niewłaściwe ułożenie twierdzenia Pitagorasa. Niektóre osoby ułożyłyby go w ten sposób: 12 do kwadratu plus 13 do kwadratu równa się x do kwadratu. Oczywiście, że to jest błędne ułożenie twierdzenia Pitagorasa, ponieważ zawsze musisz dodawać do siebie kwadraty przy prostokątnych, czyli tych dwóch odcinków w trójkącie prostokątnym. I nieważne, jak ten trójkąt jest ułożony, zobacz, trójkąt mógłby być ułożony. W ten sposób. Tu mógłby być kąt prosty. Tu mamy 12, tu mamy 13, tu będzie nasz x. I to jest taki sam przypadek. Układamy twierdzenie Pitagorasa również w ten sam sposób, czyli x do kwadratu dodać 12 do kwadratu równa się 13 do kwadratu. Jeżeli często ci się to myli, to jest taki sposób. Daj sobie tutaj plusika. Tam, gdzie jest kąt prosty, zawsze dawaj sobie plusa. No i wtedy widzisz, że te dwie długości musisz do siebie dodać, tam, gdzie jest ten plusik. Pamiętaj, ten plusik dajemy tylko tam, gdzie jest kąt prosty, to jest symbol właśnie tego plusika. No i dokończmy to wyliczać. Mamy x kwadrat plus 144 równa się 169. Odejmujemy 144, czyli x kwadrat równa się 25 i po spierwiastkowaniu mamy, że długość boku x jest równa 5, no bo x musi być liczbą dodatnią. Czyli pamiętaj o tym, że zawsze w twierdzeniu Pitagorasa dodajemy do siebie dwie przyprostokątne, które są podniesione do kwadratu, a dopiero ta suma równa się kwadratowi przeciwprostokątnej. Bardzo, bardzo ważna rzecz, no głupio byłoby tutaj popełnić błąd. Kolejna ważna rzecz szacowanie pierwiastków. Czasami musisz na przykład porównać ze sobą dwie liczby, przykładowo 11 i pierwiastek ze 120 i teraz, która z tych liczb jest większa? No jeżeli chciałbyś policzyć, ile to jest pierwiastek ze 120, no to od razu mówię Ci, że nie ma takiego pierwiastka, a nawet gdybyś chciał wyłączyć czynnik przy znak pierwiastka, to niewiele by pomogło. Zobacz, wiemy, że nie z każdej liczby potrafimy obliczyć pierwiastek, ale wiemy też, że każdą liczbę całkowitą da się zapisać jako pierwiastek z jakiejś liczby. Czyli 11 możemy zapisać jako pierwiastek z jakiej liczby? Żeby to wykonać, to musimy podnieść 11 do kwadratu, a to będzie 121. Czyli możemy zapisać, że 11 to jest to samo, co pierwiastek ze 121. Czy coś nam to pomoże? Oczywiście, bo mamy już odpowiedź. No bo co jest większe, pierwiastek ze 121 czy pierwiastek ze 120? No, oczywiście, że pierwiastek ze 121 i tak należałoby to wykonać. Spróbujmy inny przykład. Mamy uszeregować w kolejności od najmniejszej do największej takie liczby. Mamy na przykład A3 pierwiastki z dwóch, B, 2, B2 pierwiastki z 5 i C4 pierwiastki z trzech. I znowu mamy problem, jak to wykonać, ponieważ no nie mamy nic wspólnego w tych liczbach, nic je nie łączy. Zabieramy jakąś liczbę pod pierwiastkiem, ale to nam niewiele daje. Więc spróbujmy włączyć te wszystkie liczby pod znak pierwiastka. Czyli mamy a równa się pierwiastek z, dwójka zostaje niezmieniona, natomiast trójkę zapisujemy jako 3 do kwadratu pod pierwiastkiem, bo pierwiastek z 9 to będzie 3. I to będzie? Wychodzi, że a równa się 9 razy 2, czyli pierwiastek z 18. Podobnie możemy zrobić z b. Mamy pierwiastek z, piąteczka nam zostaje taka, jak była, natomiast, żeby zapisać dwójkę jako liczbę pod pierwiastkiem, zapisujemy jako 2 do potęgi drugiej. Czyli nasza liczba b jest równa 5 razy 4 to daje nam 20. I nasza liczba c ponownie zapisujemy pierwiastek z 3 razy, trójkę przepisujemy, natomiast, żeby czwórkę zapisać jako liczbę pod pierwiastkiem, no to czwórkę podnosimy do kwadratu, czyli mamy 4 kwadrat. Czyli nasza liczba c jest równa. Pierwiastek z 3 razy 16 to daje nam 48. Czyli żeby je uszeregować w kolejności od najmniejszej do największej, moglibyśmy napisać, że A jest mniejsze od B i to jest mniejsze od C. Bardzo ważna umiejętność, pamiętaj o niej na egzaminie ósmoklasisty. Czasami zdarza się wykonać taki głupi błąd. Jeżeli mamy na przykład 2A razy 3A, to jak możemy to wymnożyć? Czy w ogóle możemy to wymnożyć? Często ktoś wymnaża w ten sposób, że albo dwójkę dodaje do trójki, co oczywiście już jest błędem. Mam nadzieję, że tak byś nie zrobił, bo te liczby ze sobą mnożymy, czyli mamy 6 razy. No i pamiętaj, jeżeli mnożymy a razy a, to nie powstaje nam dalej a, tylko a kwadrat. Czyli wynikiem z tego mnożenia będzie po prostu 6a kwadrat. Inaczej ma się rzecz, kiedy mamy wyrażenie 2a dodać 3a. Wtedy faktycznie dwójkę i trójkę do siebie dodajemy, a a po prostu przepisujemy, czyli już tutaj nie będzie a kwadrat, czyli mamy po prostu 5a. Co wtedy, kiedy mamy na przykład dzielenie wyraźnie algebraicznych? Na przykład, jeżeli mielibyśmy 10x kwadrat y do potęgi trzeciej podzielić na 2xy, to co będzie naszym wynikiem? Zobacz, dziesiątkę dzielisz sobie z dwójką, czyli mielibyśmy po prostu 5. Jeżeli chcemy podzielić x kwadrat przez zwykłego x, to pamiętaj, że te potęgi musimy od siebie odjąć, a przy x możemy dopisać sobie potęgę pierwszą, bo sam x to jest x do potęgi pierwszej. Czyli x do kwadratu podzielić na x do potęgi pierwszej to będzie dalej x do potęgi 2 minus 1, czyli do potęgi pierwszej. No i teraz, jeżeli chodzi o y, pamiętaj, że przy y też mamy potęgę pierwszą, czyli y do potęgi trzeciej podzielony na y do potęgi pierwszej, to będzie y do potęgi 3 minus 1, czyli mamy potęgę drugą. Oczywiście tej potęgi jedynki przy y nie zapisujemy w odpowiedzi, czyli mielibyśmy 5xy. Kwadrat. Myślę, że bardzo ważna powtórka. Ważne, żebyś pamiętał, jak to się robi. Jeżeli chodzi o pierwiastki, to bardzo ważna jest umiejętność potęgowania pierwiastków albo wyrażeń z pierwiastkami. Czyli na przykład, czy miałbyś trudność z wykonaniem takiego potęgowania dwa pierwiastki z trzech do potęgi trzeciej? Pamiętaj proszę, że jeżeli całe wyrażenie mamy w nawiasie podniesione do potęgi, w tym przypadku akurat trzeciej, to musisz zarówno dwójkę podnieść do potęgi trzeciej, jak i pierwiastek z trzech podnieść do potęgi trzeciej. Czyli moglibyśmy zapisać, że 2 do potęgi trzeciej, to jest 2 razy 2 razy 2, czyli 8 razy. I jeżeli miałbyś problem, jak spotęgować pierwiastek z trzech do potęgi trzeciej, moglibyśmy to rozpisać jako pierwiastek z trzech razy pierwiastek z trzech razy pierwiastek z trzech. I pamiętaj, że te dwa pierwiastki, kiedy wymnożymy ze sobą, to dają nam po prostu 3. Bo pierwiastek z 9 no to jest inaczej sama trójka. No i teraz 8 razy 3 razy pierwiastek z trzech daje nam 24 pierwiastki z trzech i taka byłaby odpowiedź. A jak wykonać na przykład takie działanie? 3 pierwiastki trzeciego stopnia z 5 do potęgi trzeciej. Co możemy z tym zrobić? Ponownie trójkę podnosimy do potęgi trzeciej i pierwiastek stopnia trzeciego podnosimy do potęgi trzeciej. 3 do potęgi trzeciej daje nam 27 razy i pamiętaj, że jeżeli mamy pierwiastek takiego samego stopnia jak potęga, do której podnosimy tą liczbę, to ten pierwiastek i potęga się tak jakby skracają i zostaje nam po prostu 5. Czyli mamy 27 razy 5, co daje nam 135. Czyli pamiętaj proszę, jeżeli masz takie działanie, że pierwiastek na przykład 10 podnosimy do kwadratu, to tak naprawdę to będzie pierwiastek i potęga się skrócą i mamy 10. Jeżeli mielibyśmy pierwiastek z 6 stopnia trzeciego do potęgi trzeciej, to również trójka z trójką się skracają i zostaje nam samo 6. Ważny szczegół, o którym warto pamiętać. Bardzo przyspiesza on liczenie. I ostatnią rzeczą, którą chciałabym z Tobą poruszyć w dzisiejszym filmie, są to zadania z układem współrzędnych, czyli zaznaczanie punktów w układzie współrzędnych, liczenie długości odcinka, środka odcinka bardzo ważne rzeczy. Czyli na przykład, jeżeli chciałbyś zaznaczyć punkt A i B w układzie współrzędnych, załóżmy, że A miałoby mieć współrzędne 6 i minus 3 oraz B ma mieć współrzędne 3 i 1, to od czego zaczniesz zaznaczanie od osi X. Y jak to łatwo zapamiętać? Zapamiętaj, proszę, że zaczynamy w takiej kolejności, w jakiej jest alfabet. W alfabecie najpierw mamy literkę X czy Y? Oczywiście X. Mamy też x, y, z, prawda? Tak sobie to łatwo zapamiętać, żeby nie mówić alfabetu od początku. Pierwszą literką w alfabecie zawsze jest x, czyli możemy podpisać, że tu mamy współrzędną xową, tutaj współrzędną y. -ową. Czyli na osi x zaznaczamy sobie szóstkę, ona jest gdzieś tutaj, i zaznaczamy sobie minus trójkę na osi y, czyli ta minus trójka jest tutaj. Czyli punkt A będzie dokładnie w tym miejscu. Jeżeli chodzi o punkt B, to również pierwsza współrzędna jest na osi X, a druga na osi Y i tak będzie zawsze, bez żadnych wyjątków. Czyli szukamy sobie trójki na osi X jest tutaj, i jedynki na osi Y jest tutaj, czyli punkt B będzie w tym miejscu. I teraz możesz mieć różne polecenia do tego zadania. Na przykład, w jakiej ćwiartce układów współrzędnych znajduje się A, a w jakiej ćwiartce układów współrzędnych znajduje się punkt B? Czy pamiętasz, jak numerujemy ćwiartki w układzie współrzędnych? Jeżeli nie, warto, żebyś sobie to zapisał. Pierwsza ćwiartka jest tam, gdzie mamy współrzędne z osi x i y dodatnie. Czyli cała ta ćwiartka to jest nasza pierwsza ćwiartka. Druga ćwiartka jest zaraz na lewo. Pamiętaj, że idziemy tutaj w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zegarek idzie w tą stronę, natomiast my idziemy w przeciwnym kierunku, czyli będziemy numerowali w tą stronę. Czyli mamy ćwiartkę pierwszą, drugą, trzecią oraz czwartą. Czasami jest pytanie o ćwiartki w układzie współrzędnych, więc dobrze, żebyś pamiętał jak się je numeruje. Kolejne polecenie może być takie: oblicz długość odcinka AB, albo AB jest bokiem kwadratu, oblicz pole kwadratu. W każdym razie i tak musisz być w stanie wyliczyć długość odcinka AB, czyli połączmy te punkty ze sobą. No i jak możemy policzyć długość tego odcinka? Oczywiście nie próbuj tego liczyć tak na oko, że mamy raz, dwa, trzy, cztery, około czterech kratek. Nie, to tak nie działa. Pamiętaj, że kratki możemy liczyć tylko wtedy, kiedy mamy na przykład w pionie jakiś odcinek, czyli raz, dwa, trzy, na przykład w tym przypadku, albo w poziomie, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Wtedy faktycznie możemy powiedzieć, że ten odcinek ma długość trzy, a ten odcinek ma długość cztery. Ale jeżeli masz Jakikolwiek odcinek, który idzie po skosie kratek, to nie wolno ci tak robić. Jak wyliczyć długość odcinka AB? Jednym ze sposobów jest wyliczenie tego stwierdzenia Pitagorasa. Czyli musisz sobie naszkicować jakiś trójkąt, idąc tylko po kratkach w pionie lub poziomie, tak żeby odcinek AB to była przeciwprostokątna w tym trójkącie. Czyli na przykład ten trójkąt moglibyśmy dorysować w tym miejscu, tu mamy kąt prosty i teraz my wiemy, że ta długość boku w tym trójkącie ma długość 3. Natomiast ta długość ma idealnie 4, bo są to pionowe i poziome odcinki, czyli możemy po prostu z układów współrzędnych odczytać ich długości. Czyli możemy teraz podpisać długość odcinka AB jako C. I możemy wyliczyć jego długość stwierdzenia Pitagorasa, czyli mielibyśmy 3 do kwadratu plus 4 do kwadratu równa się c do kwadratu. Mamy 9 plus 16 równa się c kwadrat, 25 równa się c kwadrat, czyli c równa się 5 po spierwiastkowaniu tego równania. I tak moglibyśmy wyliczyć długość odcinka AB, możemy napisać, że odcinek AB ma długość 5. I jeszcze jednym poleceniem, które mogłoby być tutaj zawarte, to oblicz współrzędne środka odcinka AB. No i również nie możemy sobie tego zrobić tak na oko, tylko musimy to wyliczyć. Akurat obliczanie środka jest bardzo, bardzo łatwe, ponieważ żeby policzyć środek odcinka musimy wyliczyć średnią arytmetyczną z x współrzędnych punktów A i B oraz z y współrzędnych punktów A i B. I możemy to zapisać następująco. Mamy środek odcinka równa się średnia arytmetyczna z x współrzędnych, czyli mamy 6 dodać 3 przez 2, czyli to będzie wyliczone z x współrzędnych, i mamy jeszcze y współrzędne, czyli minus 3 plus 1 przez 2, czyli to są nasze y współrzędne. No i wyliczamy te współrzędne. Czyli mamy 6 plus 3 to jest 9, przez 2 mamy 4 całe i 1 druga. Minus 3 dodać 1 to będzie minus 2, przez 2 mamy minus 1. Czyli ten środek odcinka będzie idealnie w tym miejscu, podpiszmy go literką S, to jest środek odcinka AB. Czyli pamiętaj, że środek odcinka AB jest to średnia arytmetyczna z x oraz y współrzędnych punktu A i B. I to wszystkie zadania, które przygotowałam dla Ciebie na dzisiaj. Mam nadzieję, że wyniosłeś bardzo dużo z tego odcinka, że zrobiłeś sobie notatki i przypomnisz sobie o tym wszystkim jeszcze przed samym egzaminem. Przypominam, bardzo proszę podziel się z tym filmem z innymi ósmoklasistami, aby również oni mogli odnieść korzyść z takich ważnych przypomnień. Pamiętaj, że jestem też bardzo wdzięczna za jakąkolwiek Twoją aktywność na moim koncie z postaci lajka pod filmem, komentarza albo subskrypcji. Bardzo sobie to doceniam i bardzo mnie to cieszy, że te filmy cieszą się aż taką popularnością i tak często z nich korzystacie. Dzięki za poświęcony czas i do zobaczenia w jakimś kolejnym materiale na moim kanale.